Witam w kolejnej części mojego vloga. W dzisiejszym odcinku chciałem podjąć temat, co wpływa na wysokość naszej pensji oprócz pracy. Jakie są klasy podatkowe i co jest składową wypłaty, którą dostajemy. I dlaczego różni się tak mocno w porównaniu z Polską i jak to wygląda, dlaczego jeden ma mniej, drugi ma więcej, robiąc dokładnie to samo. Zapraszam. Częścią składowej naszej wypłaty jest wypłata podstawowa oraz podatki, ubezpieczenia i wszystkie, w przypadku kierowców, diety, premie i tym podobne tematy. Mam tutaj przed sobą świstek z wypłaty ode mnie i mniej więcej powiem Wam, jak to wygląda na kwicie i ile mniej więcej czego jest zabierane. Zabierane, no to jest taki temat, zabierane. Ubezpieczenia to nie jest zabrane, bo gdy coś się stanie, to dopiero wtedy poczujemy to, co jest nam zabierane. Czyli główną częścią na kwicie jest podstawa, czyli Gehalt Festlohn. Przykładowo 2000 euro. I państwowe opłaty, czyli podatki, ubezpieczenia i tym podobne. Przy 2000 euro gesetzliche Abzüge, czyli te odciągi państwowe, wyglądają mniej więcej u mnie przy trzeciej klasie podatkowej. Podatek Lohnsteuer to jest 20 euro. Krankenversicherung, czyli ubezpieczenie chorobowe, prawie 170. Pflegeversicherung, czyli to jest takie ubezpieczenie, gdyby mi się coś stało i ktoś się musiał mną zajmować, to jest 44 euro. Rentenversicherung, czyli rentowe, emerytalne, to jest ponad 200 euro. I ubezpieczenie od bezrobocia, Arbeitslosenversicherung, to jest 28 euro. I to są mniej więcej główne składowe wypłaty. Czyli w przypadku, jeżeli podstawa jest 2000 euro, to u mnie przy trzeciej klasie podatkowej jest około 600 euro, między 500 a 600 euro jest zabrane na te wszystkie opłaty. Można te same kwoty ująć procentowo, więc Krankenversicherung to jest 7,6%, Pflegeversicherung to jest 2,025%, Rentenversicherung to jest 9,3% i Arbeitslosenversicherung to jest 1,25%. Podatku przy trzeciej klasie podatkowej i dwójce dzieci, z tego co tutaj jest podane, płacę 1%. Co mają dzieci do wysokości pensji? Mają, ponieważ w Niemczech każdy rodzic otrzymuje kwotę wolną od podatku na dziecko. To się nazywa Kinderfreibetrag. I po prostu od kwoty rocznej jest ustalana kwota wolna od podatku na każde dziecko. Czy mamy dwójkę, piątkę, dziesiątkę dzieci, na każde dziecko jest kwota, jakaś tam część kwoty wolnej od podatku. I po prostu Urząd Skarbowy, gdy zna Twoją roczną pensję, daje Ci ileś tam kwoty wolnej od podatku, po której nie płacisz. Klasy podatkowe. W Niemczech mamy 6 klas podatkowych i praktycznie zaczynając pracę w Niemczech pierwszy raz, zostajemy wrzuceni na klasę pierwszą bądź szóstą. To zależy od tego, jak wypiszemy, i od Urzędu Skarbowego, bo ja miałem taką sytuację, że zdarzało się, że miałem pierwszą, zdarzało się, że miałem szóstą i zawsze trzeba było wszystko odkręcać. Pamiętajmy też, że gdy mieszkamy w Polsce i pracujemy w Niemczech, to na koniec roku zawsze musimy złożyć podanie o klasę podatkową.
gdyż Urząd Skarbowy na końcu roku, na początek roku, przerzuci nas na klasę pierwszą albo szóstą i trzeba będzie znowu to odkręcać. Więc pamiętajmy, na koniec roku składamy wniosek o klasę podatkową. Mamy 6 klas podatkowych w Niemczech i teraz pokrótce opiszę każdą z nich. Przepraszam, że będę patrzył w dół, ale będę czytał. Pierwsza klasa podatkowa dotyczy osób samotnych i żyjących osobno małżonków. Miesięczny dochód wolny od podatku to 945 euro. Druga klasa podatkowa dotyczy osób samotnie wychowujących dzieci. Miesięczny wolny dochód od podatku to 1077 euro. Trzecia klasa podatkowa dotyczy osób owdowiałych bądź małżonków, których partner wybrał klasę podatkową piątą lub nie pracuje. Miesięczny dochód wolny od podatku to 1788 euro. Klasa czwarta dotyczy małżonków, których partner również wybrał klasę podatkową czwartą. Miesięczny dochód wolny od podatku to 945 euro. Ta klasa podatkowa jest przyznawana automatycznie, jeśli małżonkowie nie wybiorą żadnej kombinacji. Klasa piąta dotyczy małżonków, których partner wybrał klasę podatkową trzecią. Miesięczny dochód wolny od podatku to 105 euro. I klasa szósta dotyczy osób samotnych i małżonków wykonujących więcej niż jedną pracę. Ta klasa podatkowa odnosi się do drugiej pracy. Miesięczny dochód wolny od podatku to 0 euro. No więc tak by to wyglądało. W przypadku posiadania dzieci i gdy żona pracuje, to w miarę najkorzystniejszym tematem jest klasa trzecia dla męża, piąta dla żony. Jeżeli nic nie zrobimy, a pracują obie osoby, to automatycznie rzucą nas na klasę czwartą, że żona i mąż będą miały klasę czwartą. Ale tak jak przed chwilą przeczytałem, startujemy od klasy pierwszej i możemy dostać pierwszą bądź szóstą na początku, tak jak to było napisane, jeżeli posiadamy więcej niż jedną pracę. Ale Urząd Skarbowy czasami robi błędy, no i tak jak powiedziałem, mi się zdarzyło dostać już szóstą klasę, a nie wykonywałem drugiej pracy. Mamy pracę w Niemczech i skąd mamy się dowiedzieć, jaką mamy klasę, skąd mamy się dowiedzieć, bądź co mamy zrobić, żeby tą klasę otrzymać. Jeżeli pracodawca nas zatrudnia, ma obowiązek zgłosić nas do Urzędu Skarbowego. No i wtedy albo jedziemy na przykład za miesiąc do urzędu i zadajemy to pytanie, albo patrzymy na loncetel, na kwitek z wypłaty, na którym musi być to napisane i żaden pracodawca się od tego nie wykręci. Są przypadki, że pracodawcy nie zgłaszają, no ale to ma krótkie nogi, bo później jak na przykład minie kilka miesięcy i ja zobaczę na kwitku, że czegoś nie mam, no to ja się przejdę do Urzędu Skarbowego i no pracodawca wtedy dostanie po tyłku. A musimy to zrobić, no i nie zwlekajmy z tym. Nie ma takiej opcji, że przyjmujemy się i przez ileś miesięcy nie ma żadnego tematu od pracodawcy, nic. Pytajmy na kwitku paletowym, przepraszam, na kwitku z rozliczeniem wypłaty, musi to być napisane. Musi być Steuer klasę, musi być Steuer ID, czyli numer ID podatkowy. I jeżeli tego nie macie, no to ja mogę pomóc. Podeślijcie mi na przykład, jeżeli macie taką ochotę, swój kwitek z wypłaty, obejrzę go i postaram się pomóc, bądź powiedzieć, co macie zrobić i jak to ma wyglądać. No i to by było na dzisiaj tyle. Krótki, ale mam nadzieję treściwy filmik. Jak podobało się, to łapka w górę, subskrybujcie, przesyłajcie dalej, niech się niesie. A gdy potrzebujecie pomocy, to z chęcią udzielę. Pozdrawiam i do następnego. Siema.